czwartej poprawce Senat proponuje w artykule 6 skreślić wyrazy z zastrzeżeniem artykułu 7. Z poprawką tą łączy się 26. poprawka Senatu. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek Senatu 4 i 26, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 437 posłów, większość bezwzględna 219, za oddało swój głos 240 posłów, przeciwnego zdania było 197 posłów. Przy braku głosów wstrzymujących stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawki Senatu bezwzględną większością głosów.